Cześć, witam wszystkich. Nazywam się Andrzej Domaracki. Jestem instruktorem muzycznym w Miejskim Ośrodku Kultury. Jak łatwo zauważyć, prowadzę zajęcia związane z instrumentami perkusyjnymi. Chciałbym Was zabrać w krótką podróż po rytmie, po perkusji, zapoznać Was z tym instrumentem ciekawym, jak sami widzicie, monumentalnym. Na dzisiejszych zajęciach dowiemy się o dwóch rzeczach. Poznamy trzy elementy zestawu perkusyjnego. Podstawowe elementy to jest centralka, werbel i hi-hat. I od tego zaczniemy. Centralka, zwana bass drum lub też w kręgach artystów mamą. Mamą z tego powodu, że mama jest najważniejsza w domu. Jest to serce zespołu, serce zestawu perkusyjnego. Gramy na niej stopą z lekko uniesioną piętą ku górze. Pokażę Wam, jak brzmi zestaw z centralką i bez centralki. To było bez centralki, biednie. Teraz z centralką. Zdecydowanie ciekawiej. Słychać niskie tony. Następnym elementem zestawu perkusyjnego jest werbel. Werbel jest to instrument, od którego każdy rasowy perkusista zaczynał swoją pracę z perkusją. Wszystkie ćwiczenia, wszystkie wprawki gramy, ćwiczymy na werblu. Werbel składa się z dwóch naciągów, górnego i dolnego. W przypadku instrumentów innych, dolnego naciągu może nie być w ekstremalnych przypadkach, na werblu musi być, ponieważ z dolnym naciągiem połączona jest sprężyna, która nadaje werblowi specyficzne brzmienie. Bez sprężyny brzmi on tak. Ze sprężyną. To jest werbel. Trzecim elementem zestawu perkusyjnego jest hi-hat. Hi-hat ma nieskończone możliwości brzmieniowe. Na hi-hacie, co ciekawe, możemy grać ręką. Lub też nogą. Lub też ręką i nogą, uzyskując specyficzne efekty dźwiękowe. Teraz zademonstruję Wam, jak brzmią te trzy elementy razem. Centralka, werbel, hi-hat. Trzy najważniejsze elementy. Dlaczego? Bez reszty zestawu można się obyć. Każdy koncert można zagrać na tych trzech elementach. Teraz przejdziemy do pierwszego ćwiczenia, najważniejszego. Jest to dla mnie praćwiczenie, o którym nie może zapominać młodociany adept sztuki, nie może zapominać młody człowiek, który już wydaje mu się, że coś potrafi na perkusji, jak i starzy wyjadacze, którzy też muszą wracać do podstaw i ćwiczyć na werblu. Są to jedynki. Jak nazwa wskazuje, jedynki po jednym uderzeniu na przemian. Jest to seria pojedynczych uderzeń na zmianę prawą i lewą ręką. Pamiętajmy o dwóch rzeczach. Siadamy do zestawu zawsze na luzie. Luźne ręce, luźne nogi, głowa bez głupich myśli i ćwiczymy spokojnie, zaczynając od bardzo wolnego tempa, od pojedynczych, wolniutkich uderzeń. Słuchając każdego uderzenia, żeby było z tą samą siłą wykonane, z tej samej wysokości pałka uderza w naciąg.
wtedy brzmi tak samo. Jak jesteśmy zadowoleni z naszych postępów, przyspieszamy. Nie zapominamy o jeszcze jednym elemencie, o metronomie. Na początku zawsze gramy z metronomem. Ustawiamy sobie wolne tempa na metronomie, ćwiczymy z metronomem. Metronom też pokazuje nam nasze postępy. Widzimy, w jakim tempie gramy, coraz szybciej, coraz lepiej i to nas też zachęca do dalszej pracy. Jak się nauczymy grać w wolnym tempie? Przyspieszamy. Nauczymy się w takim jeszcze bardziej. Pamiętajcie, każde uderzenie z tej samej wysokości, tą samą siłą, wyprowadzamy uderzenie z nadgarstka, nigdy z łokcia, nie daj Boże z barku, nie ma takiej możliwości, luźniutko, trzymając pałkę w miarę mocno, nie za mocno i też nie za słabo. O uchwycie pałki powiemy w następnej lekcji. Chciałbym podziękować za dzisiejszą lekcję, za czas spędzony ze mną i na zakończenie zagramy rytm na 4, prosty rockowy rytm na 4 z wykorzystaniem tylko tych trzech elementów, o których dzisiaj mówiliśmy. Dziękuję bardzo.